Siema, siema. 15 marzec 2022 rok. Patong 7:30. To miasto chyba... To jest chyba jedyna pora, kiedy to miasto śpi, w cudzysłowie. Kiedy nic się tu nie dzieje. No naprawdę, między 7 a 8 rano to jest chyba naprawdę jedyna pora, kiedy jest tutaj cicho. Kiedy jeździ... Kiedy nie jest wielki ruch na ulicach. Ale nie o tym dzisiaj. Słuchajcie, wczoraj, standardowo, poniedziałek, kolejny w tym roku, zrobiłem zakupy z kryptowalut, Bitcoina, Ethereum, BNB. I jak co tydzień po prostu standardowo, już od 1 stycznia nagrywam Wam o tym filmy. Co prawda wczoraj nie zdążyłem wrzucić filmu na kanał, nie nagrałem jakby nic oprócz tego, że tylko kupiłem te kryptowaluty, bo dużo się działo. Film dzisiejszy miał być w ogóle o czym innym, bo miał być o tym, jak ustawić stop lossa na giełdzie Binance, ale po obejrzeniu przed chwilą filmu, który tam został udostępniony u nas na grupie VIP na Kryptoakademii, po prostu tak mnie zainspirował, że pomyślałem, że jednak chciałbym przekazać tą informację dalej. Obejrzałem właśnie przed chwilą film od historii. Posłuchałem chwilę historii 21 lat chłopak z Ameryki, ze Stanów, który od 2017 roku jest w krypto i który odniósł jakiś tam sukces i po prostu podzielił się tym, po prostu co zrobić, żeby odnieść sukces, bo inaczej, może co on zrobił i co radziłby innym osobom, które chcą zarobić na krypto, co powinny zrobić takie osoby. Mega historia, naprawdę, mega film, 5-6 minut, gość opowiada swoją historię, jeszcze raz mówię, 21 lat ma, zaczynał w krypto w 2017 roku, czyli 5 lat temu, to miał 17 lat chyba, mówił coś na tym filmie. Tylko, że to by było, że ma teraz, że to 4 lata. No nie wiem, w każdym bądź razie, może coś przeoczyłem. W każdym razie zaczynał... A nie, on zaczynał w 2017 roku. Zaczynał w 2017 roku i teraz ma 21 lat w 2022 roku. Co przede wszystkim chciał przekazać i co ja bym chciał dalej puścić w świat, to głównym jego przesłaniem chyba tego filmiku było to, że wiele osób, które podchodzą na dzień dzisiejszy do rynku na kryptowalutach, jest bardzo niecierpliwych i chciałoby zarobić bardzo szybko, dorobić się tutaj milionów na kryptowalutach, chciałoby się dorobić w bardzo krótkim czasie, a jest to możliwe, jest to jak najbardziej możliwe, ale jest to zdecydowanie złe podejście osoby, która chciałaby gdzieś tam na tych kryptowalutach zarobić, chciałaby wejść w ten świat, poznać ten świat i działać sobie w tym świecie, rozwijać się w tym świecie, no iść do przodu, to właśnie chęć szybkich zysków jest tutaj bardzo zła i może Was po prostu, no przez to możecie nie zarobić nic i wręcz stracić swoje pieniądze i... No i tyle, jest to bardzo złe podejście, tym chciałbym się z Wami podzielić dalej, abyście po prostu nie podchodzili do zarabiania na kryptowalutach w ten sposób, że chcecie się dorobić w ciągu, nie wiem, jednego roku milionów. Kolejną rzeczą, którą chciał przekazać na tym filmie, to była wiara. To była wiara, to była miłość, jak on to mówił. Powiedział, przedstawił to gdzieś tam jakoś, porównał to do Biblii i tak dalej. Co to jest miłość? To przede wszystkim, że jest to cierpliwość właśnie, że jest to cierpliwość i musisz wręcz kochać kryptowaluty, żeby na tych kryptowalutach zarobić. Jeśli ty nie wierzysz w ten system, jeśli ty nie wierzysz w Bitcoina, jeśli ty nie wierzysz, tak podchodzisz do tego, bo ci ktoś powiedział, ale ogólnie to ty się zajmujesz nieruchomościami lub innymi rzeczami i tak te krypto to tak, wiesz, tak tylko o, sobie gdzieś tam coś kupiłeś, I masz na to 5 minut, albo nawet nie masz 5 minut w ciągu dnia, żeby jakby poświęcić się temu biznesowi, no to właśnie to też nie odniesiesz sukcesu. Też raczej się nie dorobisz pieniędzy. Oczywiście są wyjątki od reguły, ale według jego historii
to musisz mieć ogromną wiarę w to, co robisz, ogromną wiarę w to, że zarobisz, i ty musisz bardzo tego chcieć, i ty musisz po prostu się w to zaangażować, żeby działać na tym rynku, żeby szukać nowych informacji, żeby po prostu rozwijać się w tym kierunku, tak? W tych kryptowalutach. Ja na przykład cieszę się bardzo, to jakby ten film bardzo mi się spodobał, bo po części jest jakby, jest też moja historia w tym filmie, bo też zaczynałem mniej więcej w 2017, nawet kilka miesięcy wcześniej, bo końcówka 2016. Też byłem bardzo cierpliwy, bardzo w to wierzyłem i do dnia dzisiejszego cały czas na tym rynku siedzę i każdego dnia przeznaczam dużo czasu na to, aby się tutaj rozwijać, poznawać nowe rzeczy i tak dalej. Więc jakby fajnie mi się słuchało tej historii, jego historii, bo jest bardzo podobna do mojej. I ostatnią rzeczą, którą właśnie jakby chciał przekazać, nie wiem jak się nazywa ten gość, ale ma bardzo popularny kanał na YouTubie. Amerykański kanał, a gość, jeszcze raz mówię, z Ameryki, ze Stanów. Być może dam linka do tego kanału w opisie tego filmu. Więc jeśli chcecie, to sobie możecie posłuchać tej historii. Tylko oczywiście po angielsku, ale może z napisami się uda. U nas na kanale, u nas na grupie jest ten film przetłumaczony na język polski i można sobie posłuchać tej historii po polsku. Jeszcze raz, ma bardzo popularny kanał na YouTubie. Trudne początki, nie miał pieniędzy gość, ale miał wiarę. Bardzo mu się to tak spodobało, te kryptowaluty i w ogóle ten cały system i tak dalej, że bardzo wierzył w to, że się tutaj dorobi pieniędzy i wierzył, że jest w stanie to zrobić nie mając pieniędzy. Czyli zaczynając od 10 dolarów tygodniowo, tak powiedział, że kupował na początku Litecoina w 2017 roku. Kupował Litecoina po tam 40 dolarów, Litecoin tyle kosztował, a on go kupował za 10 dolarów tygodniowo. No i właśnie jednym właśnie z jakby z takich trzech, co jakby trzy rzeczy wyłapałem w tym filmie, które jakby myślę, że chciał przekazać i ja bym chciał wam przekazać, to właśnie tą trzecią rzeczą to było to, że można z małych pieniędzy zrobić tutaj duże pieniądze, ale jeśli spełni się te poprzednie warunki, czyli jeśli będzie miało się tą wiarę, jeśli będzie się miało cierpliwość, wiarę i cierpliwość, to z małych pieniędzy na kryptowalutach można zrobić duże pieniądze. I on właśnie inwestował w krypto 10 dolarów tygodniowo i to brał jeszcze te pieniądze od ojca, bo sam nie miał, miał 17 czy tam ileś lat, nie miał pieniędzy, wiele rzeczy w życiu mu brakowało, tylko na wiele rzeczy nie było go stać, a bardzo te rzeczy chciał. No i z racji tego, że nie miał pieniędzy, no to po prostu prosił, błagał ojca o 10 dolarów tygodniowo, żeby kupić kryptowaluty, żeby gdzieś tam te pieniądze zainwestować. Kurczę, nie mogę tam iść. Żeby po prostu zaczynał od takich kwot, od 10 dolarów tygodniowo, 40 zł tygodniowo. Takie były inwestycje jego i chyba jego ojca. Chyba jego ojciec też zaczął wtedy z nim inwestować po te 10 dolarów tygodniowo. No i dzięki temu dorobił się pieniędzy po prostu. Ma dzisiaj 21 chyba lat, około 21, 22 czy 20. Dorobił się dużych pieniędzy z tego właśnie, że inwestował raz w tygodniu, regularnie, cierpliwie. Czyli to, co właśnie pokazuję na moich filmach, na moim kanale, czyli inwestycje za jakiekolwiek kwoty, ale regularne. Regularne inwestycje, czyli na przykład ja co poniedziałek, każdy poniedziałek. I nie ma, że wczoraj miałem właśnie dużo roboty, okej, nie nagrałem filmu, nie wrzuciłem na kanał, spoko, ale krypto kupiłem. I oczywiście każdy według tam jakiś jakby swojego portfela, każdy według własnych możliwości. I po prostu regularne zakupy, czyli eksperyment long term, który właśnie jest, nagrywam ten film, to właśnie jest kolejna rzecz, która jakby potwierdza, że to co robię jest dobre, bo robią to inni ludzie, nawet zza Wielkiego Oceanu, i że w ten sam sposób
dorobili się dużych pieniędzy. Ja też się tam jakiś tam dorobiłem, no większych, mniejszych, nieważne, ale no jakiś tam, jakiś po prostu zarobiłem i no i właśnie w ten sam sposób, czyli byłem cierpliwy, czyli kupowałem regularnie za małe kwoty krypto i je trzymałem, wierzyłem w to i po prostu właśnie byłem cierpliwy i bardzo wierzyłem, cisnąłem, dalej cisnę, no i to mi przyniosło tam jakiś sukces, tak? No, jakiś tam sukces. Więc i temu gościowi tak samo to przyniosło sukces, jego ojcu przyniosło to jakiś sukces, więc jest to na pewno jakiś sposób, który działa i o którym już mówiłem w poprzednich filmach, że właśnie inwestowanie regularne, każdego jakiegoś tam wybranego dnia, czy na przykład raz w miesiącu, czy raz w tygodniu, czy codziennie, czy raz na pół roku, ale jak masz robić to raz na pół roku, to raz na pół roku masz to zrobić. No, trochę to jest za rzadko, moim zdaniem. Myślę, że raz na miesiąc to jest już takie maksymalne coś, co chyba taki interwał czasowy, na który można przeznaczyć na inwestycje. Ale, że tak powiem, raz po dziesiątym, że tak, no tam po pierwszym czy po dziesiątym, ale tak się przyjęło. Kiedyś moi rodzice dostawali wypłatę tylko 10. No i wiele osób do dzisiaj zarabia w ten sposób, że dostaje wypłatę 10. No i czy tam pierwszego. Dla mnie to jest ogólnie dziwne, dla wielu pewnie osób już jest to dziwne, bo wiele osób przeszło gdzieś tam nawet zwykłej pracy, tak, na jakieś tygodniówki. A zdarzają się nawet już takie osoby, które potrzebują dniówki, bo nie umieją zarządzać swoimi pieniędzmi, no i ten interwał czasowy potrzebują tak już zmniejszyć, że potrzebują nawet dniówki brać, czy zaliczki, czy jakieś inne rzeczy, ale to nieważne. Ale myślę, że ten interwał czasowy już taki raz na miesiąc, zrobienie jakichś tam zakupów krypto, to jest naprawdę, to już ostateczność, to już jest taki, myślę, że to już jest nawet za rzadko, no ale jeszcze raz w miesiącu, po 10 po wypłacie, zainwestować jakiś 1% swoich przychodów właśnie w kryptowaluty, to myślę, że to jest fajny, dobry pomysł. Ja zalecałbym częściej oczywiście, ale to do niczego was nie namawiam, ani do niczego jakby nie namawiam, ani nie polecam wam wcale kupowania kryptowalut, tylko pokazuję wam, że kolejna historia osoby, która tak robiła, odniosła jakiś tam sukces i zarobiła pieniądze. To jest tutaj przesłanie tego filmu. Ale no, ja kupuję swoje kryptowaluty taki na bardzo długi okres czasu, które nie mam zamiaru sprzedać. Nie mam zamiaru ich inwestować gdzieś dalej, tylko trzymać na portfelu i nic z nimi nie robić totalnie, tylko trzymać. No oczywiście sprzedać je później z zyskiem, ale to z takim zyskiem, że wiecie, no żeby to było razy 10 czy tam razy ileś i żeby to no, miało tam jakieś ręce i nogi. Dobra, w każdym bądź razie dlaczego też mówię tutaj o tym, że można to robić częściej niż raz na miesiąc, bo na dzień dzisiejszy Polska, jest ciężko w Polsce, mega inflacja i tak dalej, ale jednak każdy, kto ogląda ten film, ma telefon czy ma laptopa, no bo jakoś ogląda ten film, czyli ma internet, czyli pewnie ma gdzie spać, pewnie ma jakąś tam pracę, ma jakieś tam zyski, jakieś przychody. I myślę, że nie takie pieniądze rozwala raz w tygodniu, czy na alkohol, czy na jakieś używki, czy na jeszcze jakieś inne rzeczy, gdzie mógłby tylko malutką część z tych pieniędzy przeznaczyć po prostu sobie na inwestycje, żeby twój po prostu, no nie wiem co, no stan bytu, tak, czy coś się poprawił. Także twoja sytuacja finansowa się poprawiła, bo pewnie skoro oglądasz takie filmy jak ten, no to pewnie chcesz się dowiedzieć, jak zarobić kolejne pieniądze, większe pieniądze. To pewnie jest cię stać na to, żeby raz w tygodniu za na przykład 100 zł kupić sobie jakiegoś tam część, kawałek Bitcoina, czy Ethereum, czy jakiejś innej kryptowaluty. Ale oczywiście jeszcze raz powtarzam, wcale cię do tego nie namawiam, bo może od dzisiaj wszystko się odmieni i twoje zakupy, dzięki tym zakupom, inwestycjom w kryptowaluty stracisz wszystkie pieniądze. Może tak będzie, nie wiem,
ale może historia się powtórzy i kolejne osoby, które zaczną dzisiaj, zaczną regularnie kupować kryptowaluty, to odniosą sukces. Patrzcie na to, jaka wiewiórka. Gdzie ona jest? Tu. Patrz na to. Ale czad. Zacznijmy standardowo od zebrania zysków, czyli klikamy harvest i zbieramy $50. Już tutaj opłacamy. Właśnie zebraliśmy 50 tokenów o wartości prawie $50. Następnie zbieramy 82 tokeny warte $82, bo nasz token jest wart już prawie dzisiaj $1. Zbieramy to. I na samym końcu zbieramy kolejne 60 tokenów o wartości $60. Potwierdzamy naszą transakcję i za kilka sekund znajdzie się to na naszym portfelu. Okej, już to mamy. Zaglądamy jeszcze do naszego skarbca i widzimy, że tutaj jest do odbioru $1500. Zbieramy ten harvest. Potwierdzamy na naszym portfelu. Tutaj opłata jest dość spora, ponad 11 CRO. I kiedy zamienimy już nasze zebrane tokeny na dolary, możemy przejść na giełdę i zakupić nasze tokeny, które kupujemy co tydzień. Jestem już na parze Bitcoin do USDT i kupujemy sobie za $101. Następnie przechodzimy na parę BNB do USDT, również kupujemy za $100. I ostatnia para, która nas interesuje, jest to Ethereum, którą również kupujemy za $100. Mamy to. Niniejszy materiał wideo absolutnie nie należy traktować go jako porady inwestycyjnej. Inwestowanie w jakiejkolwiek formie może wiązać się z utratą całości zainwestowanych środków. Nigdy nie inwestuj więcej niż kilka procent swoich oszczędności w jeden rodzaj aktywów. Zanim rozpoczniesz korzystanie z jakichkolwiek platform i aplikacji omawianych w niniejszym wideo, zapoznaj się szczegółowo z ich regulaminami i zasadami działania.